Panie prezydencie, wielkości majestatu Rzeczpospolitej, niezłomny strażniku, honoru polskiego, bohaterski wzorze, w imię Chrystusa bądź pozdrowiony w tej świątyni opatrzności Bożej. Witam cię tutaj, twoja małżonka, pani Karolina wraz z córkami, ich rodzinami i wnukami. Witają cię wszyscy krewni, przyjaciele. Pozdrawiam również metropolita białostocki z miasta urodzenia, który przybyć nie mógł. Pozdrawiają tu obecni kapłani, intelektualiści, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, emigranci z bliska i daleka, kombatanci. Pozdrawia cię Bractwo Kurkowe, gdzieś z pewnością na biwaku śpiewają harcerze. Gaśnie ognisko i szumią drzewa. Spojrzyj weń ostatni raz. Niech ci w duszy radośnie zaśpiewa, że na zawsze łączą nas wspólne troski i radości życia. Serc harcerskich zjednoczone bicia. I ta przyjaźń najszczersza na świecie, którą Bóg połączył nas. A na końcu w imieniu Kresów, jak i wiernego Tobie Podlasia, pozdrawiam Ciebie wraz z całą diecezją drohiczyńską. Panie prezydencie, przepraszam Cię za to, że nie zdążyłem odpisać na twój ostatni list, jaki otrzymałem w drugiej połowie kwietnia 2010 roku. Dotarł on już po smoleńskiej tragedii. Pisałeś w nim, że przybędzie 10 czerwca do Drohiczyna, aby wziąć udział w odsłonięciu i poświęceniu tablicy upamiętniającej wszystkich wojewodów podlaskich z czasów I Rzeczypospolitej. Tak się nie stało. Przybyła więc wierna bez reszty Tobie, Pani Prezydentowa, aby kontynuować Twoją działalność. Głosu zaś użyczył wtedy Pan Gniewomir Rokosz-Kuczyński, oddany towarzysz pańskich wśród podróży, wśród wojewodów zresztą znajdujący swoich przodków. Dzisiaj dziękuję Ci, Panie Prezydencie, za tę delegację, która przybyła do Twego i naszego Podlasia. Tego też samego dnia w tych samych podziemiach Katedry Drohiczyńskiej została również odsłonięta i poświęcona pierwsza tablica na polskiej ziemi upamiętniająca Ciebie, urzędującego prezydenta i 94 współuczestników pielgrzymki podążającej do Katynia. I wówczas, podobnie jak i teraz, pomyślałem z wielkim szacunkiem o Twojej wierności, jak to podkreślił także Pan Gniewomir, młodzieńczym ideałom, które najlepiej wyrażają słowa harcerskiego hymnu. Wszystko, co nasze, Polsce oddamy. W niej tylko życie, więc idziemy żyć. Świty się bielą, otwórzmy bramy. Rozkaz wydany, wstań, w słońce idź. Tak, panie prezydencie, 10 kwietnia
2010 roku na obcej dzisiaj ziemi dochowałeś wierności harcerskiej przysiędze, oddałeś wszystko, przelałeś wszystką krew. Chwała ci, wszystko oddałeś Polsce, oddałeś siebie do końca, bez reszty. Chociaż pozostało ci jeszcze wyjątkowo długie pośmiertne pielgrzymowanie, aż do tego miejsca, gdzie jesteśmy obecnie. W związku z tym dziwna zbieżność dała sobie znać. Oto 11 października Benedykt XVI otworzył rok wiary, a w swym wystąpieniu porównał zmagania wiary do trudów pielgrzymowania po pustyniach współczesnego świata. Nawiązując zaś do 50-lecia otwarcia Soboru Watykańskiego II, do 20-lecia wydania nowego katechizmu Kościoła katolickiego, odwołując się do działalności papieża Pawła VI i błogosławionego Jana Pawła II, Ojciec Święty wyraził przekonanie, że i na współczesnych pustyniach można odkryć na nowo radość z życia wiarą i uświadomić sobie jej znaczenie dla wszystkich kobiet i mężczyzn. To dzięki Tobie i temu czujemy, że to Twoje pielgrzymowanie przez 2,5 roku po naszej Ojczyźnie w przestrzeni duchowej, nieraz wyjątkowo podobnej do pustyni, miało i ma sens. Ten sens tkwi głęboko w całym Twoim życiu. Ono przecież w rzeczywistości było pielgrzymowaniem. Przyszedłeś na świat w Białymstoku, zniszczonym przez bolszewicką nawałę. I zaledwie 20 lat było ci dane, aby odkrywać radość rodzinnego domu, poznawać ojczyznę, przemierzać jej pola i lasy. W 21 roku od narodzin NKWD wydaje wyrok śmierci. Zamieniony na 10 lat łagrów, zostajesz wywięziony na nieludzką kołymę. To nic. Ale za poetą możemy wyznać, że w carskich siedzieliśmy turmach, sybirskim gnano nas szlakiem, a każdy z nas był szczęśliwy, że się urodził Polakiem. Niespodziewanie wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, pozwoliła na wstąpienie do 2. Korpusu Wojska Polskiego, a potem po drodze był Kazachstan, Bliski Wschód, Włochy i Monte Cassino. Niestety klęska Niemiec nie dała szans, aby powrócić na ojczyzny łono. Ojczyzna bowiem ponownie została zniewolona. Trzeba było ukończyć studia handlowe, myśleć o rodzinie. O harcerstwie również zapomnieć się nie dało. Został pan naczelnikiem, potem przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego, zawsze sumiennie wypełniający swoje obowiązki. To samo można powiedzieć o uczestnictwie w Radzie Narodowej, czyli emigracyjnym, wtedy jedynie prawdziwym Sejmie. Następnie na stanowisku ministra do spraw krajowych, aż po godność prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. A kiedy w Polsce po latach wybrano wreszcie prezydenta, z właściwą sobie powagą przekazał pan insignia narodowe, między innymi Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski Lechowi Wałęsie. Przez 20 następnych lat ostatni prezydent na uchodźstwie mógł cieszyć się częstymi pobytami w Polsce, nadrabiając zaległości, pełniąc nadal wiele funkcji ważnych dla spraw polskich, swoją obecnością uświetniając
wiele wydarzeń krajowych i zagranicznych, a Polska każde spotkanie przeżywała z wdzięcznością i była dumna zarazem. Kilkadziesiąt miast przyznało honorowe obywatelstwo. Wiele innych tytułów i godności otrzymał Pan w Polsce oraz Wielkiej Brytanii, z doktoratami honorowymi włącznie. Nadszedł wszakże straszliwy poranek Wigilii Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Straszliwy ból napełnił wtedy serca ludzkie, nie tylko Polaków. Pytania same cisnęły się na usta. Jak to możliwe? Najpierw jednak nie można było zapomnieć o modlitwie, o godnym pochówku. Wydawało się, że przynajmniej w tym wypadku wszystko będzie przebiegało należycie. Tymczasem stało się inaczej. Czekała Pana dalsza pielgrzymka, tak po polskiej ziemi, a przede wszystkim przez polskie serca. Dlaczego do tego doszło? Nie da się łatwo znaleźć odpowiedzi. To prawda. Polacy potrzebowali odnowy, powrotu do najszlachetniejszych ideałów, a rzeczywistość jawiła się poszarpana. Usiłowano usuwać serc i umysłu patriotyzm. Kpiono z mickiewiczowskiego modelu, a przecież to mistrz Adam w poetyckim natchnieniu ostrzegał wszystkie pokolenia. Ilekroć z Prus powracam, chcę zmyć się z Niemczyzny, wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny. Tam się człowiek napije, nadyszy ojczyzny. W naszych czasach nie ma znaczenia, skąd powracamy. Przestały istnieć niektóre państwa, ale zawsze liczy się głód ojczyzny. I to na Pana spadł ten obowiązek, aby przypominać o tym, aby wpłynąć na to, by każdy polski dom, jak dom pański, każdy umysł, jak pańska rodzina, stawał się Soplicowem, nie tylko z racji na język. Potrzebna bowiem wydaje się być coraz pilniejsza odnowa wiary, mocnego fundamentu stanowienie, do czego zachęca inicjatywa Benedykta XVI. Nie możemy przecież ciągle popełniać błędów, przed którymi przestrzegał już wielki Piotr Skarga, którego 400-lecie śmierci obchodzimy, gdy przypominał naszym poprzednikom: to Królestwo Polskie na religii świętej się osnowało, nigdy jej nie odmieniając, a teraz na katolicką wiarę świętą i na kapłaństwo jady swoje i nieprzyjaźni ostre podnoszą. Wilcy do baranów, lwi do owiec przystąpili. Co więcej, to wreszcie nie kto inny, ale błogosławiony Jan Paweł II nauczał, że bez Chrystusa, bez wiary nikt z nas nie będzie w stanie poznać siebie i nie zdoła zrozumieć dziejów przeszłych, a także teraźniejszości oraz przyszłości Polski. Oto, co pisze współczesna poetka, zdegustowana codzienną rzeczywistością, odwołując się do Norwida. Gorzki to chleb jest polskość. Palcem przesuwam po słowach i szepczę je raz, jeszcze i jeszcze. Wiem, jak trudno żyć teraz w tym kraju. Ty chciałeś, żeby on istniał. Ja pragnę, żeby dał mi miłość, chleb i wykształcenie. Jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruk. Taka jest nasza prawda. Coraz lepiej przekonujemy się, że gorzkim chlebem bywa polskość. A mimo to
Norwid pisze to słowo z dużej litery, z pełnym szacunkiem. Owszem, nie lekceważymy miłości, chleba i wykształcenia, ale też wierzymy, jesteśmy głęboko przekonani, że ideał, który pod Smoleńskiem sięgnął bruku, powinien się odbić i wznieść się wysoko, sursum corda, w górę serca. I dlatego otwieramy się na wiarę. To fundament przecież. To te kamienie, na których mocno winna stanąć Polska. Nie lękajmy się prawdy. Niech nas nie przerażają najtrudniejsze nawet pytania. Szukajmy odpowiedzi. Nie zamykajmy ludziom ust. Wiara i prawda zawsze idą razem. To one stanowią duchowe zaplecze. To one są mocnym oparciem. To dzięki nim możemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi ludźmi honoru. Zasmuca nas histeryczne zamieszanie prowokowane w odpowiedzi na wysiłek podejmowany przez wielu szukających prawdy. Dążenia do prawdy domaga się honor Polaków. To jesteśmy wreszcie winni dla tych, którzy oddali życie. Taka powinność każe nam nie ustawać pod żadnym pozorem w dążeniu do prawdy. Do tego bowiem czujemy się zobligowani. Także w obliczu Twoich cierpień, tych ostatnich, Panie Prezydencie. Natomiast próby jakiegokolwiek tuszowania, zacierania śladów zakłamania, to one prowadzą do histerii. I ta histeria usiłuje blokować drogi. Ale nie zapominajmy, co Pismo Święte mówi. Tylko prawda może nas wyzwolić. Przedzierając się z uporem przez zamieszanie medialne, chcemy przeprosić Ciebie, Panie Prezydencie, i wszystkich, którzy niewinnie cierpieli. Przepraszamy Panią Karolinę, córki i całą rodzinę za wcześniejsze doświadczenia bolesne i ostatnie upokorzenia. W dowód wdzięczności ofiarujemy nasze modlitwy, również dzisiejsze, które zanosimy do Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem Matki Najświętszej, Polski Królowej. Natomiast te dodatkowe 2,5 roku niepokojów chcemy jak najgłębiej przemyśleć, aby jak najlepiej odczytać i przekazać nowym pokoleniom jako Twój testament. W tym testamencie odnajdujemy wszystko, to, co było i być powinno najszlachetniejszego w naszym narodzie. Poczynając od chrztu Polski, od czasów piastowskich, poprzez wszystkie wydarzenia, radosne i te bolesne, z najnowszymi latami włącznie. Ten testament uczy nas jednego, że ci, którzy wiernie służyli narodowi, zawsze starali się pamiętać jego tożsamości. Tożsamości zbudowanej na 3 kolumnach, które wyrażają słowa Bóg, honor i ojczyzna. A treści, które w nich się zawierają, odnajdujemy wyjątkowo czytelnie zapisane w Twoim testamencie, w Twoim życiu. Tobie też pragniemy dedykować z racji na dzisiejszą uroczystość żałobną przynajmniej 1 strofę z wiersza Lwowskie Orlątko. Pełni wdzięczności wciąż postrzegamy Ciebie jako harcerza, żołnierza, przywódcę, męża i ojca, a przede wszystkim jako jednego z najgodniejszych miana Polaka. To przecież Ty z prawdziwym karabinem u pierwszych stałeś czat. O nie płacz nad Twym synem, że za ojczyznę padł, z krwawą na piersi plamą
odchodzisz dumny w dal i w bólu wyznajesz. Tylko mi was, rodacy, tylko mi Polski żal. A my w obliczu tak wielkiego poświęcenia, korząc się przed Bożą opatrznością, umocnieni wiarą świętą, świadomi znaczenia honoru, pragniemy Tobie i Ojczyźnie obiecać, że tej krwi przelanej męczeńsko nie zmarnujemy. W pełni zawierzamy słowom psalmisty, że w krainie życia ujrzę dobroć Boga. Tak nam dopomóż, Boże w Trójcy Świętej jedyny, za wstawiennictwem naszej ukochanej Matki i Królowej. Amen.